czwartek 27 tysięcy osób w samym Szanghaju dostało pozytywne wyniki testu na COVID. Mówimy o rekordowo wysokiej zachorowalności i to wszystko wiąże się z najbardziej hardkorową polityką dotyczącą walki z COVID-em, jaką widzieliśmy. Dosłownie, ludzie nie mogą wychodzić z domów, mimo że nie mają zapasów. Dostają jakieś rzeczy od rządu, armii, że nawet nie dostają, tylko muszą to kupować i dostają tego tak mało do kupienia, że nawet nie mogą z tego przeżyć. Wiecie, zaczynają się jakieś powoli zamieszki, protesty, a mówimy o Chinach. Sytuacja nie wygląda ciekawie, a na to wszystko nakłada nam się to, że Szanghaj jest sparaliżowany. To znaczy, Szanghaj jest sparaliżowany. Mówimy o gigantycznym przemyśle w tym mieście. Mówimy o największym porcie morskim na świecie. Więc ten kryzys ma dwie twarze. Jedną ludzką. Ludzie cierpią, nie mogą wychodzić z domu i polityka chińskiego rządu jest naprawdę hardkorowa. I drugiej twarzy, która może przynieść zagładę światowej gospodarce. No może nie zagładę, okej, ale jednak bardzo mocne problemy. W czasach, kiedy chyba ich nie potrzebujemy więcej. Więc jak zawsze, zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, to nam bardzo pomaga i zatopmy się w ten jakże ciekawy materiał. Od 28 marca w 25-milionowym Szanghaju trwa całkowity lockdown. Mówimy o jednym z największych w Chinach, czyli de facto na świecie, centrów eksportu, centrów produkcji. No i to sytuacja jest hardkorowa. Poza wspomnianymi już zakazami wychodzenia z domów, to takimi całkowitymi zakazami wychodzenia z domów, mamy jeszcze do czynienia właśnie z tą żywnością, o której wam mówiliśmy, i kolejną sprawą. To znaczy, jeśli wyjdzie wam pozytywny mimo tych wszystkich obostrzeń, to jesteście odsyłani na kwarantannę, ale nie tak po prostu jak w Europie, na przykład do swojego domu. Nie, nie. Są centra kwarantannowe. Te ośrodki izolacyjne też nie są zbyt ciekawe miejsce. Mówi się o brakach w jedzeniu, w lekach, w zaopatrzeniu ogólnie, ale też o tym, że ludzie są na łóżkach i mają, wiecie, tak pół metra od siebie, kolejne łóżko, kolejne osoby. W hardkorowych przypadkach cztery toalety przypadały na 200 osób, przy czym nie było tam prysznicy, nie można było się za bardzo umyć. To nie jest do końca komfortowe. No i nie ma co się dziwić, że wywołuje to coraz większe fale protestów, no i takich, wiecie, po prostu niezgody w społeczeństwie. Ataki na pracowników służb, próby, wiecie, odplombywania swoich domów, bo chińskie władze zakładają plomby na domy. Do tego zbuntowało się całe osiedle, jakkolwiek to brzmi. Ogólnie mieszkańcy stwierdzili, że nie pójdą się testować, no bo tam wcześniej były testowane chore osoby, oni nie chcą się zarazić. A już wiemy, co się dzieje z zarażonymi, więc lepiej nie być zarażonym w Chinach. No i stwierdzili, że nie pójdą. No i jakby, wiecie, no osiedle się zbuntowało. Pamiętajmy o tym, że wiecie, tam jest pewnie tyle osób, co w polskiej armii, nie? Mówimy o Chinach, tak Szanghaj to miasto ma 25 milionów ludzi. To jest, wiecie, więcej niż połowa Polski. Więc skala tego jest naprawdę gigantyczna. Rząd zapowiada tutaj sankcje, to, że no będzie bardzo twardo walczył ze wszystkimi osobami, które jakkolwiek naruszają te zasady, które jakkolwiek chcą zrobić coś przeciw tej linii partii. Pytanie brzmi, jak bardzo będzie skuteczny. Przecież to są Chiny, więc może być bardzo skuteczny. Bo widzicie, mimo coraz większych protestów, Xi cały czas mówi o tym, że nie, ta polityka będzie utrzymana. Chociaż tutaj warto zaznaczyć, że stosunkowo dużo Chińczyków popiera działania, które Xi proponuje. Chociaż prawdopodobnie są to te osoby, które nie musiały iść na izolację. Ale tutaj warto byłoby zadać pytanie, dlaczego w ogóle to się dzieje? Nie? No bo świat sobie w miarę, to jest bardzo duże słowo, ale jakoś z COVID-em poradził, radzi. No i jednak wracamy do normalności, więc dlaczego w Chinach wygląda tak hardkorowo? Dlaczego no jakby nie pójdą na przykład drogą Europy, która już po prostu się poddaje w pewnym momencie i stwierdza, dobra, ten Omikron, będzie trzeba z tym żyć i tyle. Przez całą pandemię Chiny miały politykę zero tolerancji dla COVID-u. Polegała ona na lockdownie każdego miejsca, które mogło potencjalnie być, wiecie, ogniskiem pandemii. Jeśli u kogoś wykryto wirusa, jeśli w jakimś miejscu wykryto wirusa, to wiecie, Chiny jakby podchodzą do tego twardo. Wiecie, na Zachodzie raczej by to nie przeszło, jednak my to nie lubimy, jak się nam czegoś zakazuje tak bardzo mocno. Mimo wszystko, tak jakby byliśmy pewnie gotowi na pewne ustępstwa, ale jednak mieliśmy jakieś granice. W Chinach działa to inaczej. W Chinach jak partia coś mówi, no to tak jest to robione. Bo wiecie, Chiny nie miały jakiejś tam trochę śmiesznej aplikacji, która w sumie nie wiadomo, czy działała, czy nie działała. I to nie było tak, że panowie policjanci mieli przychodzić, ale nie przychodzili. I nie, tam na przykład plombuje się drzwi osób zarażonych. Tak, żeby na pewno nie wyszły, żeby nikt do nich nie wszedł, żeby nie dostarczono im jedzenia nawet. Plombujemy, tak dla pewności, nie? I spróbuj tylko to złamać. Xi zapowiadał surowe sankcje i konsekwencje za takie działania. Ale to nie jest jedyny absurd. Jeśli jesteś osobą zarażoną i masz kota, no to rząd zabiera ci kota i pozbywa się kota. Tak na wszelki wypadek. Troszeczkę hardcore, troszeczkę hardcore. I wiecie, to może być ciężkie do zrozumienia z naszej perspektywy, bo może też niektóre z tych rzeczy są absurdalne i po co je robić? Za często zapominamy o tym, że Chiny to jednak jest państwo autorytarne. Myślimy o nim trochę, jak wiecie, o takim, no to jest niby komunizm, ale taki wolnorynkowy, więc tak naprawdę to nie jest tak mocno, tam wiadomo, władza kontroluje społeczeństwo, ale to też nie jest aż tak hardkorowe. Nie, to jest hardkorowe. A do tego dochodzi mentalność tego, że żeby coś osiągnąć, musisz fizycznie być w partii, musisz się jakoś pokazać. Więc jeśli jesteś na jakimś takim niższym stanowisku i chcesz, wiecie, się wykazać, a wszyscy dookoła robią jakieś powalone sankcje, to ty musisz zrobić lepsze, mocniejsze sankcje, żeby bardziej pokazać oddanie myśli twojego przywódcy. No i dlatego te polityki robią się coraz bardziej hardkorowe, no bo trzeba
trzeba coś zrobić, trzeba coś pokazać, trzeba pokazać skuteczność. Tylko problem polega na tym, że to chyba nic nie daje, nie? No Omikron jest tak zaraźliwą rzeczą, że jeśli ktoś kichnie w Mongolii, to może zarazić się ktoś w Szanghaju. To jest taki efekt motyla. I jasne, no to jest to oczywiście duża przesada z naszej strony, ale pamiętajmy, no Omikron w porównaniu do Delty, no to jest dużo bardziej zaraźliwa rzecz. Te działania wydają się nie wystarczać, ale to też jest problematyczne, bo Chiny na początku odnosiły całkiem spore sukcesy, jeśli chodzi o walkę z COVID-em. Wiecie, tam zakażało się po 15 tysięcy osób, znaczy wykrywanych było 15 tysięcy osób. To wiecie, w Polsce było jakieś tam 60-70 momentami, więc jak na tak gigantyczny kraj, to był sukces pewnego rodzaju. I też bardzo mocna narracja chińskiego rządu, że patrzcie, jakby zachodnie państwa nie mają szans z naszym podejściem, że nasze podejście jest lepsze niż demokratyczne, bo my możemy to wprowadzić, wy nie możecie. Jesteśmy skuteczniejsi, lepiej chronimy życie. No i teraz, kiedy okazuje się, że ta polityka chyba nie działa i nie za bardzo można pokazywać światu, jacy jesteśmy wybitni, też nie za bardzo można się z niej wycofać, bo mogłoby to wyglądać jak pewne przyznanie się do porażki. A Chiny nie lubią przyznawać się do porażek. Kto lubi? Ale Chiny jeszcze bardziej niż wszyscy. Przecież że nie lubię. Wiecie, no to jest państwo, które ma długą tradycję ciekawych polityk, prawda? No zabijanie wróbli, żeby nie wyjadały plonów, po czym okazuje się, że wróble wyjadały szkodniki z tych plonów, więc jak wybili wszystkie wróble, bo zrobili to, to szkodniki zjadały pola i był wielki głód. To jest taka kolejna, może się okazać, polityka. Szczególnie, że z gospodarczego punktu widzenia może mieć nawet większe konsekwencje niż to zabijanie wróbli. Bo jasne, to jest ludzki dramat, ale poza tym jest też tym dramatem gospodarczym. I nie mówimy tu tylko o lokalnych biznesach, i to przez lokalne biznesy nie mamy na myśli nawet kawiarni, tylko bardziej fabryki, które składają iPhony, bo takie się tam znajdują, w których no, trzeba albo wstrzymać pracę, albo trzeba jakoś zmniejszyć ilość pracy, żeby było mniej ludzi, albo sprawić, żeby ludzie mieszkali w pracy i nie wychodzili do domu, żeby cały czas byli u ciebie, więc masz pewność, że się nie zarażą, co jest trochę dystopijną wersją świata, ale też ma miejsce. Ale mówimy też o światowym łańcuchu dostaw. Widzicie, Szanghaj to dosłownie największy port na świecie. I przez obecną sytuację całkiem się zapycha. Mimo że sam port teoretycznie działa, właśnie dzięki stosowaniu tej strategii, że będziecie siedzieć w pracy tak długo, aż nie skończymy lockdownu, bardzo fajna strategia, to problemy rodzą się w innych miejscach. Na przykład firmy transportowe mają gigantyczny problem z wysyłaniem swoich ciężarówek, samochodów do Szanghaju, no bo przez te obostrzenia, przez to testowanie i tak dalej, to po pierwsze ciężko się tam dostać w ogóle, a po drugie też niektóre firmy się trochę boją, no bo co, jakby jak wam złapią kierowcę, że jednak ma COVID i go zamkną, to co, 2 tygodnie wasza ciężarówka będzie tam stała, tracicie pieniądze, nie, więc też nie chcecie ryzykować. I wiecie, przez między innymi te problemy, ale też masę innych, w dokach stoją sobie kontenery z zamrożoną żywnością, z chemią, lekami, które w optymalnym świecie nie powinny tam leżeć za długo i może lepiej, gdyby już były przetransportowane, no ale to się nie dzieje. Z drugiej z kolei strony, przez to, że wiecie, zapychają się te doki teraz, no to a statki cały czas przypływają i próbują odpływać i tak dalej, no to też cały port się zapycha. I już w tym momencie najwięcej statków w historii czeka na to, żeby być rozładowanymi. To jest strasznie dużo statków. Dla jasności to też jest miejsce, gdzie zawsze jest dużo statków, ale to jest dużo statków czekających na wyładunek. Patrzcie tu, patrzcie tą czerwoną linię. Czy wy ją widzicie? No i to już ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o światową gospodarkę, nie? 11 producentów elektroniki z Tajwanu musiało zamknąć praktycznie swoje fabryki, bo nie dostają komponentów z Chin. W sensie nie mają komponentów, nie mają jak robić rzeczy. Więc jakby ktoś miał nadzieję, że może wreszcie będzie można zaupgrade'ować komputer, nie wydając na to 1 000 000 złotych, to nie, dalej nie, przykro. To chyba już nie zmieni, trzeba się z tym pogodzić. Bo ceny elektroniki prawdopodobnie nie spadną dzięki temu, co się dzieje. Bo problemem jest cały łańcuch dostaw, który trochę zerwał się ostatnio, znaczy zerwał to jest za mocne słowo, ale oberwał ostatnio, kiedy pandemia trochę przystopowała, wróciliśmy do, wiecie, większej konsumpcji i wtedy po prostu porty, jakby miejsca nie wyrabiały, nie? Robiły się wąskie gardła i były przerwy w dostawach i tak dalej, to wszystko podnosi koszta. Teraz sytuacja jest de facto odwrotna, to znaczy jakby, znaczy inaczej, mamy i wąskie gardło, ale też mamy to, że fabryki fizycznie nie mogą produkować rzeczy, albo jest to bardzo utrudnione. Więc no, rodzi się pytanie, jak bardzo wpłynie to na sytuację gospodarczą świata. Pojawiają się pewne głosy, że może nie aż tak jak ostatnio, może nie będzie aż tak źle i że na przykład Polska nie powinna jakoś gigantycznie odczuć tego na poziomie inflacji, tylko że Polska czuje wszystko na poziomie inflacji już w tym momencie, więc nawet te 0,5%, które dołożono na Chiny, dalej nie jest zbyt przyjazne. Dołóżmy do tego Ukrainę, Rosję, to co się dzieje z cenami zboża, to, że zbliża się jeden z największych kryzysów żywnościowych, prawdopodobnie w ostatnich latach. No, jest zabawnie. Więc światowa gospodarka trochę jest w tym moodzie, w którym ona by chciała już poleżeć pod kocykiem, oglądać Netflixa i pić kakałko, ale co jakiś czas ktoś otwiera drzwi i uderza ją żelazkiem w twarz. No to nie jest zbyt przyjemne. Więc żeby wiedzieć o tych wszystkich żelazkach, które uderzają w twarz różne państwa, różne rządy i tak dalej, to dajcie nam suba, dajcie nam lajka. Często mówimy tutaj o żelazkach lecących w czyjąś stronę, w metaforycznym tego słowa znaczeniu. Oczywiście. To jest nasz inny film, wbijcie na Instagrama, like, sub, byłoby nam strasznie miło, a my staramy się starać dla was. Cześć!